tej edycji konkursu mamy do rozdysponowania dla pracodawców 90 milionów złotych, które firmy będą mogły przeznaczyć na projekty poprawiające bezpieczeństwo pracy, czyli zmniejszające zagrożenie wypadkami przy pracy czy chorobami zawodowymi u pracowników. Środki z konkursu można przeznaczyć na przykład na działania zmniejszające nadmierny hałas, promieniowanie, zapylenie, czy na przykład na sprzęt, który poprawi bezpieczeństwo pracy na wysokości. Na jednego pracodawcę może przypaść od 10 do maksymalnie 300 tysięcy złotych dofinansowania, przy czym wartość takiej dopłaty nie może przekroczyć 80% szacowanej wartości projektu. Liczymy na to, że w tym roku konkurs będzie cieszył się tak samo dużym zainteresowaniem, a może nawet większym niż w roku ubiegłym. W poprzedniej edycji z dofinansowań skorzystało niemal 1000 pracodawców w całej Polsce, którzy tym samym poprawili bezpieczeństwo pracy swoich pracowników.